rozpoczynam cykl kulinarny. Poruszę tutaj temat weselnego menu. Udowodnię Wam, że jedzenie podczas Waszego przyjęcia wcale nie musi być nudne i oklepane. Dziś będziemy mówić o gazpacho. Co to takiego? Zaraz się dowiecie. Jestem dziś w kuchni z szefem kuchni Dianą Olechnowicz i porozmawiamy o szeroko pojętych zupach, ale czy do końca o zupach, to zaraz pani Diana nam to wyjaśni. Ponieważ tak, zazwyczaj na weselu mamy rosół, flaki bądź żur. Tak, ulubione polskie zupy. Ja tam kocham rosół. Natomiast zazwyczaj te wesela są latem, kiedy jest gorąco i ja tak sobie pomyślałam, że może właśnie fajnie byłoby pomówić o jakiejś alternatywie do takiego gorącego rosołu. Tak jest, dobrym pomysłem będą tutaj chłodniki, takie jak klasyczne z botwinki, czyli z na jogurcie, z buraczkami, z jajeczkiem i koperkiem i szczypiorkiem, ale możemy też zrobić inną alternatywę z melona, z ogórka, tak jak dzisiaj zaprezentujemy gazpacho, czyli andaluzyjski chłodnik prosto z Hiszpanii. Pomysłów jest naprawdę wiele. No dobrze, czy taka zupa jest trudna w przygotowaniu? Nie, absolutnie nie. Tutaj plusem jest, że tej zupy nie musimy gotować. Aha. Łączymy składniki, miksujemy je ze sobą, doprawiamy i mamy pyszną zupę, pyszny chłodzik. Jeżeli to jest bardzo proste do przyrządzenia, to rozumiem, że jeżeli młoda para zażyczy sobie, żeby na weselu pojawił się chłodnik, to dla sali weselnej to nie powinno być ogromnym wyzwaniem. Absolutnie nie. Kuchnia może przygotować go wcześniej. Nie jest to gorąca zupa, nie ma możliwości, żeby ostygła. Czyli łatwość w podawaniu. Łatwość w podawaniu, dokładnie. Nie musimy długo czekać na tą zupę. Goście przede wszystkim nie muszą długo czekać, że jeden stół dostał, drugi jeszcze nie. Nie ma tego zamieszania, więc jak najbardziej chłodnik jest na plus. No dobrze, to z czego robimy to gazpacho? Co potrzebujemy mieć w kuchni? Przede wszystkim pomidory. Drugi najważniejszy składnik, czyli papryka, świeża papryka w różnych kolorach. My użyjemy dzisiaj trzech kolorów. Ogórek świeży, cebula, czosnek, oliwa z oliwek, tutaj jest bardzo ważna, ocet biały winny. Czuję go. Tak, cukier brązowy, sól, pieprz. A i tutaj użyjemy dzisiaj pieczywa. Jest to czerstwe pieczywo, które wcześniej namoczyłam w wyparze warzywnym. Doda to nam konsystencji, żeby to nie było po prostu takie zbyt rzadkie, żeby miał konsystencję tego chłodnika jednak. Zaczynamy od pokrojenia pomidorów, byle jak. W zasadzie tylko po to, żeby zmieściło nam się do miski, żeby puściły soki. Prostszą proporcją jest użycie jednej czerwonej papryki, jednej zielonej, jednej żółtej, jednego ogórka dużego, szklarniowego lub kilka małych takich gruntowych. Ja liczę około trzech w zamian za tego jednego. Kilogram pomidorów, myślę, że 50 ml octu winnego i 50 ml oliwy z oliwek. Nie, no to chyba nawet ja bym umiała to zrobić. Każdy by to zrobił. Pani Diano, a taki też rzucamy? Oczywiście, tutaj nie zwracamy uwagi, wrzucamy wszystko ze skórą, z pestkami, dlatego że później będzie to wszystko miksowane i przecierane przez sito dla gładkości. Co zrobić, żeby nie płakać przy krojeniu cebuli? Jakiś patent od profesjonalisty? Nie, nie ma. Nie każdy płacze. Myślę, że to zależy po prostu od cebuli. Mamy już tu wszystko? Doprawimy i to będziemy. Mamy warzywa, sól, pieprz. Co teraz? Oliwa z oliwek. Ile oliwy? 50 ml? Na porcję. Ten ocet też od razu wlewamy? Tak, od razu. No dobra, to ja robię to. Pani Leja. A ta zupa nie będzie taka octowa przez to? Nie. O nie. Te wszystkie smaki się przegryzą. I dajemy na koniec bułkę, naszą namoczoną. A czy rodzaj pieczywa ma tutaj znaczenie? To może być, nie wiem, czarne pieczywo, jak ktoś chce wersję bardziej fit? Nie, musi być niestety pszenne. Więc bułka, bagietka, ewentualnie pieczywo tostowe. Też jest dobrym rozwiązaniem, tylko pozbywamy się wtedy skórek. Aha, a bagietka jest cała ze skórą. Tak, bagietka akurat jest cała ze skórą. W
tym Jaka powinna być konsystencja tego gazpacho? To powinno być jak zupa krem? Delikatnie rzadsza niż zupa krem. Myślę, że taką idealną konsystencją będzie możliwość picia przez słomkę. I teraz blendujemy. Okej, teraz jeżeli mamy to wszystko zmiksowane na gładko, musimy to przepuścić przez sito w celu pozbycia się wszystkich skórek, wszystkich pestek, żeby była gładka zupa. Weźmiemy tutaj garnek z sitkiem, coś do przecierania, może być taka kulka. To wszystko przelewamy. Widzę, że na chwilę obecną mamy dobrą konsystencję, więc nie musimy tutaj dokładać pieczywa. I przecieramy wszystko. O, jak widać, tutaj wszystko pięknie zostało na sitku. Tego nie jemy, to wyrzucamy, pozbywamy się. Jest to nam absolutnie niepotrzebne. I co teraz? Mamy gotowe gazpacho. Podamy w głębokim talerzu z dodatkami, z drobno okrojonymi warzywkami w kostkę brunoise. Polejemy oliwą z oliwek, doprawimy z wierzchu, żeby to ładnie wyglądało. Gotowe! Wydaje się takie proste, nie? Chwila i gotowe. Ale to chyba nie jest jedyna forma, w której możemy podać taką zupkę na zimno. No nie. Tutaj jako alternatywę możemy podać to w formie finger foodu. Jest to mała przekąska, bez brudzenia rąk. Może być w formie zupy, tak jak dzisiaj. Może być to jedna malutka kanapeczka, koreczek. Czyli coś tak na raz. Na raz, dokładnie. I myślę, że to jest fajna opcja dla tych osób, które jednak nie chciałyby rezygnować z tej tradycyjnej, gorącej zupy, a mogą mieć i zupę gorącą, i coś na zimno. Dokładnie tak. Poza tym na bufecie wtedy mamy różnorodność. Tutaj mamy kanapeczki, tutaj mamy koreczki, tutaj mamy zupę, więc coś innego, coś do wyboru. Każdy znajdzie coś dla siebie. Więc co, próbujemy? Próbujemy. Na zdrowie! Idealna konsystencja. Przeszła przez słomkę. Też tak uważam. Jeżeli podoba Wam się ten filmik związany z przygotowaniem potraw na wesele, ale również możecie z tego skorzystać w swoim domu, to oczywiście lajkujcie, subskrybujcie i zostawiajcie komentarze. Czekamy. Pa! Pa!